Musimy pamiętać, że naszym celem jest powrót do normalności. Trzeba wszystkim mówić, kochani, czy wy naprawdę nie chcecie, żeby żyć po prostu za swoje pieniądze? Czy mówimy kobietom, czy ty nie chcesz, czy ty nie wolisz, żeby o dziecku decydował twój mąż, ty sobie go sama wybrałaś. Woli, żeby minister oświaty decydował wybrane przez jakieś menelstwo, ten menelstwo, przez jakiś ćwierć inteligentów wybrany, no, prawda? No przecież to chyba ty wolisz, mówimy tej kobiecie, żeby twój mąż o tym decydował, prawda? Bo ty go sobie wybrałaś, to jest twój mąż, prawda? Ty sobie wybrałaś męża, który jest mądry, prawda? Który jest silny, ty go sobie wybrałaś. I to on powinien decydować, a nie minister. Musi dbać o swoją rodzinę, prawda? Musi dbać o swoją rodzinę. I to trzeba ludziom mówić. Czy ty nie chcesz, żeby twoje pieniądze zostały u ciebie? Czy to jest jeden z moich ulubionych grepsów, czy jeżeli ja idę do człowieka, pukam do drzwi, mówię, proszę pana, jest taki greps, nawiasem mówiąc, dzień dobry, jestem z rządu, też chodzi, bardzo fajny, ale ten jest troszeczkę inny, o którym ja mówię. I ja mówię, proszę pana, ile pan zarabiasz? 3000? Świetnie. Daj im pan z tego 2, ja sobie 500 na swoje potrzeby zużyję, a pozostałe 1500 to zużyję na pana potrzeby. Pan jest bardziej zadowolony, gdyby pan wydał całe 2 na siebie. To przecież każdy by mnie wziął i kopniakiem ze schodu zrzucił, nie? A przecież to samo robi rząd. On to właśnie dokładnie robi. Trzeba mu kopa dać i koniec. I co najważniejsze, jeżeli tego szybko nie zrobimy, teraz to już szybko nie zrobimy, to po prostu przestaniemy istnieć. Pamiętajmy, cywilizacje upadały. Byli kiedyś Hetyci? Nie ma Hetytów. Upadła cywilizacja rzymska. Upadło bardzo wiele narodów i upadło bardzo wiele cywilizacji. Jeżeli odeszły od swoich zasad, a mieliśmy kiedyś bardzo dobre zasady, bo to myśmy panowali cały świat, jeżeli wrócimy do tych zasad, to znów będziemy szanowani i znów opanujemy cały świat. A jeżeli nie zawrócimy z tej drogi, na którą kierują nas tacy mędrkowie, którzy teraz rządzą w Brukseli, no to zginiemy. Nie będzie nas. Dzieci się nie rodzą. Zresztą w Polsce akurat wyjątkowo mało dzieci się rodzi. Słyszałem wyliczenia niektórych demografów, że w roku 2050 będzie 80% ludzi w wieku emerytalnym. Może lekko przesadzają, ale tego typu wyliczenia spotykałem. Nie tylko, że się nie rodzą, ale wyjeżdżają. Po prostu naród zginie, ale cała Europa ginie. Cała Europa ginie, zalewana z kolei przez inne ludy. I trzeba to ludziom uświadamiać. Trzeba ludziom mówić jeszcze jedną rzecz. My jesteśmy partia konserwatywno-liberalna. Ale my jesteśmy również partia w pewnym sensie narodowa. Bo my mówimy o narodzie. My nie mówimy o społeczeństwie. Co to jest społeczeństwo? No to dzisiaj tu jesteśmy, prawda? Jest nas tam 36 milionów, czy 35, nikt nawet nie wie, ile nas na chwili już jest, zresztą po co ma to wiedzieć. No. Ale proszę państwa, ale jutro część umrze, część się urodzi, część przyjedzie z zagranicy, część wyjeje z zagranicy, to jest inne społeczeństwo. Ba, to społeczeństwo obejrzy film w telewizji i już na zajutrz będzie miało inne poglądy częściowo. Co to jest społeczeństwo? Co to jest społeczeństwo? My mówimy o narodzie, o naszych przodkach, o nas, dzieciach, wnukach i prawnukach i w imieniu tego narodu nie pozwalamy zadłużać się dzisiaj po to, żeby te dzieci, wnuki, prawnuki musiały to spłacać. Mówimy o narodzie. I trzeba to podkreślać w dyskusji z narodowcami, że to jest dbanie o naród, a nie dawanie zasiłków, żeby menele mieli jak najwięcej dzieci. Bo to jest zaśmiecanie narodu. Dziećmi z rodzin, które płodzą dziecko dla 1000 złotych. My dbamy o wartości narodowe.